Różne rzeczy. Słuchasz podcastu Łódź Design Festival. Dzień dobry. Podcast Różne Rzeczy powraca po dłuższej przerwie. Ja nazywam się Michał Gruda i w nadchodzącej serii będę dla Was prowadził wywiady z wyjątkowymi twórcami, którzy na co dzień pracują z Łodzi, takiego miasta w środku Polski. Zaczynamy od spotkania z matką i ojcem marki, której chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Justyna Burzyńska i Maciej Lebiedowicz. Pan tu nie stał. Paulina. Nie, ale się zbiera. Maszyną do szycia? Tak, pewna. W ogóle to powinniśmy mieć już takie nagrane, takie oznaczone, nie? Że pakiet sample z pan tu nie stał. Sample z PTMS do skreczowania. Tutaj mamy rondo, więc można chodzić dookoła, rondo bez imienia. To idziemy tam później do naszej kancelarii? Tak, tam do naszej, no. A tu jest nasz sklepik internetowy. Co tutaj, takie tam magazynek. I tam te koszulki, nie ma tego dużo. Bardzo. A tam jeszcze mam jest magazynek na jakieś tam kartoniki właściwie opakowania. I tyle. 500 metrów kwadratowych powierzchni. Tu jest bardzo dużo plakatów, które gdzieś tam zbieraliśmy przez lata. One mają pewną wartość, natomiast jak mają leżeć u nas pod łóżkiem i nikt ma na nie nie patrzeć, nie można je patrzeć, to wszystkie po prostu tutaj wywiesiliśmy na ścianie, bo to są naprawdę dobre plakaty, które jakąś tam już cenę aktualnie swoją mają. Bardzo dużo jest plakatów Mosińskiego, Marka Mosińskiego, które właśnie kupiliśmy od jego rodziny, to w ogóle kupowaliśmy jeszcze za czasów, jak na Jaracza mieliśmy sklepik. I wtedy ileś tam takich wielkich tub tych plakatów kupiliśmy, trochę porozdawaliśmy, trochę posprzedawaliśmy w pierwszym pan tu nie stał jeszcze właśnie tam nad Bagdadem, a te resztki teraz tutaj sobie wiszą. W każdej jest fajnie. Wiesz, no czy to no różne są rzeczy, są też jakieś tam świeżego. Obraz Kasi Boguckiej. No takie różne plakaty i pozostałości z wszystkich pan tu nie stał, wiesz, które do tej pory gdzieś tam były. To jest z pierwszego pan tu nie stał, właśnie z Najaracza wisiało sobie to pod sufitem. To jest zdjęcie ze szkoły, zdjęcie dzieciaków ze szkoły dla dzieci niedowidzących i wszystkie dzieciaki mają takie okulary w mega grubych oprawkach. Niektóre dzieciaki mają te okulary popękane, stoją tak pod słońcem, mrużą oczy i jeszcze mają, niektóre dzieciaki mają pozaklejaną jedną część tych okularów. To się nazywa taka nasza łódzka gościnność. Ktoś przychodzi, to najpierw trzeba poszczuć psem i żeby, wiesz, do jakiegoś... Zapamiętam, żeby właśnie do jakiegoś takiego, no... Ustawić całą tę rozmowę, no. To ty gadasz. Ja gadam? Bo masz flow, to gadasz. Dobrze, ale to ty się przedstaw. No ja się też przedstawię, no. Ale to no dobra, no to ja, tak? Mam się przedstawić. Ja się nazywam Justyna Burzyńska-Lebiedowicz i jestem współwłaścicielką marki Pan tu nie stał, którą prowadzimy od 2011 roku. No ale jak 2011? 2011 2006, no powiedzmy, powstał koncept, ale no taki sklep, no to powstał troszkę później. No dobra, prowadzimy już ją kilkanaście lat. Jestem Maciek Lebiedowicz i razem z żoną Justyną Burzyńską od 2006 roku prowadzimy Pan tu nie stał. Od 2006 roku to tak nieformalnie, bo na początku w 2006 roku to właśnie powstała nazwa i cała idea i myśl. Zalążek Pan tu nie stał. Na początku byliśmy blogiem. To były czasy, kiedy jeszcze nie było w ogóle Facebooka, Instagrama.
żadnych mediów społecznościowych i wtedy prowadziliśmy bloga, na którym zbieraliśmy przykłady fajnego projektowania z czasów minionych. Głównie to były etykiety, opakowania, jakieś takie papierki, przykłady fajnych ilustracji ze starych czasów. No i w pewnym momencie, kiedy te kolekcje rozrosły się, to stwierdziliśmy, że chcielibyśmy w ogóle zrobić krok do przodu i stworzyć jakiś produkt taki nawiązujący właśnie do tamtego stylu projektowania. No i powstała na początku seria książeczek, bo na początku to my chcieliśmy być raczej wydawnictwem, ale okazało się, że no z wydawaniem książek to jest mega trudna sprawa i takim sposobem wyewoluowaliśmy powoli na firmę głównie odzieżową, ale zajmującą się różnymi pobocznymi sprawami. Ale na początku to było też tak, że my chcieliśmy mieć sklep. Że takim marzeniem było po prostu posiadanie sklepiku takiego, no nie? Tak. Ja przeskoczyłem. Przeskoczyłem od i prawie że od idei do czasów dzisiejszych. Pierwszy sklep to w ogóle był bardzo taki utajniony, bo on był na strychu kamienicy na Jaracza. I tam się wchodziło dzwoniąc domofonem i tak naprawdę trzeba było troszeczkę wiedzieć, gdzie to jest. No i mieliśmy tam kilku klientów dziennie, no nie? Tak, no nie, dwie osoby wchodziły na przykład w trakcie tak całego dnia. Mieliśmy taki zeszycik, tam sobie notowaliśmy. No ale na przykład na naszym hucznym otwarciu właśnie tego strychowego sklepu było bardzo dużo osób, bardzo. Przewinęło się. Tak. Czyli już jakby ta fama tej strony internetowej i tego bloga i tego, że na stronie internetowej już coś tam się działo, no to przyciągnęło jakąś tam publikę, no plus jakichś naszych znajomych. Tam też nam się udało jakieś parę rzeczy zorganizować, no nie? Jakieś tam oglądanie bajeczek na projektorze Ania, jakieś takie, były jakieś warsztaty dla dzieci. No było, tak. Różne się historie tam odbywały. Tak, to były te czasy, kiedy się organizowało wydarzenia przy okazji sklepu, nie? A później, jak już nam COVID już wybił w ogóle wszystkim z głowy organizację tak przy okazji czegokolwiek. No to był pierwszy sklep nad Bagdad Cafe. Tak. Później, nie pamiętam po jakim czasie to było, czy po roku, czy po dwóch latach, zwolnił się lokal w hotelu Centrum po Cepeli. No i my tak przechodząc... Pawilon. Fantastyczne miejsce, no po prostu miejsce idealne, że po Cepeli. Nam to bardzo też tak fajnie koncepcyjnie pasowało. I to był... Nie pamiętam, ile my ten sklep... Dwa lata możliwe. No. Natomiast tam było tak zimno przy maksymalnie włączonych kaloryferach. Minimalną temperaturę, jaką zanotowaliśmy, to była 0,4. No, a nie zapomnę też tych pajęczyn w toalecie na zapleczu, jak wyszliśmy do tej cepeli, to tam po prostu takie czarne kłęby zwisające na metr, 2 metry od sufitu, takie tam. I jeszcze były jakieś księgi po cepeli, no nie? Takie, tak. Ale zresztą nawet tutaj po cepeli też tutaj jest na ścianie wisi jakieś takie drewienko z 8 marca. Taka dekoracja. Nie? Taka dekoracja, no. Tak. Bo z każdego sklepu, jak przychodziliśmy, to tam już jakieś rzeczy były, nie? Skarby były i coś wynieśliśmy stamtąd. Potem wylądowaliśmy na OFF-ie. OFF wtedy to było tak naprawdę kilka lokali. My jesteśmy w tym momencie najstarszym najemcą OFF-a. Teraz łącznie są 4 sklepy w Łodzi, Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu. A tu jesteśmy, tu w tym miejscu, to jest nasza centrala. Tu jesteśmy od sierpnia 2020 roku. Tak? Sierpień 2020, no. Tak, bo to się wiązało z tym, że my mieliśmy właśnie biuro i ten główny magazyn internetowy na Wimie. No i do czasu, kiedy Wima działała, to my tam byliśmy, a później już się zrobiła sytuacja taka, że trzeba było się wynosić i szukać czegoś innego. Tak. My też chyba tak już na ostatnią chwilę. Moment, na ostatnią tak, chwilę to też były się wakacje. Wakacje i tam jakoś do 15 jesieni. No, my 15 sierpnia się tutaj się przenieśliśmy.
Tak, tak. A później wypruli wszystkie wnętrzności. Zostały ścianki tylko zewnętrzne. Tak. Naszego budynku już nie ma w ogóle. Nie ma. No. Zburzony jest. No tak, no i tutaj jesteśmy od tamtego czasu. Dla mnie ma znaczenie, bo ja jestem młodzianką z urodzenia. Ja się tutaj urodziłam, wychowałam, uczyłam i tutaj jestem cały czas, więc no... I też uważam, że właśnie to, że są takie w ogóle tradycje włókiennicze, że te fabryki bawełny i tak dalej, że to... No jest takie zaplecze i pomimo tego, że w upadku tego przemysłu, no to też mieliśmy i mamy wciąż zaplecze różnych naszych podwykonawców, którzy są na miejscu. I my no, faktycznie szyjemy tutaj, kupujemy dzianiny od dziewiarzy stąd. No i wszelkie jakieś tam rzeczy typu jakieś dodatki, mateczki, to też wszystko jest na miejscu, więc tylko Piotrek tutaj jeździ między jednym drukarnią, czymś tam przewozi, odbiera i tak dalej, więc no to wszystko jest na miejscu. I też no, no fajnie, że to powstaje lokalnie. No. Wiesz, zaplecze, przede wszystkim zaplecze takie, jeśli chodzi o wiedzę i o fachowców, prawda, tu jest przeogromne, no i naprawdę tych dziewiarni, tych szwalni jest mnóstwo w Łodzi, w okolicy i 99% rzeczy, które robimy, no to one powstają tutaj właśnie w Łodzi i w okolicy. No to w zasadzie można zrobić niemalże wszystko. Tak, jakiś drobny asortyment, zamawiam jakieś wpinki gdzieś tam, gdzie indziej, tak? No. Nie w Łodzi, ale tak. Tak naprawdę wszystkie takie rzeczy, które szyjemy, czy są dziane, jakieś tam czapki, sweterki, takie rzeczy, to są tu na miejscu. No i my faktycznie też znamy tych ludzi, wiemy, mamy z nimi już takie wieloletnie relacje dobre, więc już też oni... Jakby to, no to jest tak, że te kontakty no, są bardzo ważne, tak? Że masz, nie wiem, długoletniego podwykonawcę, który robi czapki, który może zrobić zapasy, który jest elastyczny, przyjeżdża, my wiemy, my do niego jeździmy. No i to jest takie zupełnie inna relacja niż jakieś zamawianie gdzieś tam z Polski, gdzie w ogóle nie wiemy, nie znamy się. Może raz pojedziemy, a może nie. A co dopiero kontener z Chin, no o tym to już nie. Bezosobowy. Ostatnio się zastanawialiśmy, bo chcemy zrobić taką teraz na wiosnę. Na jesień. No ale znaczy akcję na wiosnę, na wiosnę, a produkcję na jesień z takich najlepszych wzorów, które dotychczas były wyprodukowane u nas, żeby zrobić taką Wikipedię, PTNS, Edie. Wszystkich wzorów. No, nie ze wszystkich wzorów. Z wszystkich wzorów, tak. Chcemy zrobić taką... No, taką bazę. Bazę wzorów. Że będzie można sobie zobaczyć, że na przykład taki print był na koszulce, zaprojektował go ten i ten. No po prostu taka strona, gdzie można będzie sobie to wszystko pooglądać. I się zaczęliśmy zastanawiać, ile tych wzorów było. Ale czy my doszliśmy do jakichś wniosków? Nie liczyliśmy. Nie liczyliśmy. Liczyliśmy tak w pewnym momencie jak liczyliśmy, że powstaje u nas około 350 produktów różnych, teraz. Tak, różnych, są... 350 różnych produktów no rocznie. Tak, ale to są jakieś ostatnie lata, no wcześniej no. Nie było aż tak dużo. No zgadza się, no, wcześniej nie było. No nie mamy tego tak policzonego. Ale będziemy mieć. Seria się będzie nazywała PTNS Renaissance. No słuchaj, te 16 lat to jest niemalże jedno pokolenie, nie? Wiesz, to można, wiesz, dziecko urodzić, to dziecko może już... Swoje dziecko urodzić. Nie no, to jest kupa czasu. No i świadomość ludzi się bardzo, bardzo, bardzo mocno się zmienia i to, co kiedyś było całkowicie powszechne, nie wiem, jak tutaj słowa użyć. No też usta się zmieniają, tak? Zgadza się. Te wzory też ewoluują. No tak. Co na początku graficznie było prezentowane, to teraz też już idziemy trochę w inną stronę. No zgadza się, zgadza się. Wszystko ewoluuje, tak, ale to nawet no,
wiesz, każdy po prostu element tego naszego biznesu już jest zupełnie, zupełnie inny, bo i słowa, które używaliśmy kiedyś, one się zmieniają, no niektóre zostają, są z nami od samego początku, jak na przykład torba, sprawunki, czy słowo dziadostwo, ale niektóre wzory już są takie, no, na granicy dobrego smaku. Jak jesteś jakby ojcem i matką, założycielem czegoś, to my to traktujemy jak takie nasze dzieciątko. I jak źle piszą cokolwiek, jeden komentarz jest na przykład, nie wiem, jest 30 super komentarzy, bardzo przychylnych, ale pojawi się jakiś jeden, to i tak go odbierasz i tak zaczynasz myśleć i on ci tak w głowę się wwierca, ten negatywny komentarz, że o Jezu, ktoś to skomentował, że nie podoba się, albo coś tam. I to przeżywasz mimo wszystko, nie? Że nie jesteśmy w stanie się tak zdystansować do tego. No tak, to jest tak samo jak, wiesz, syn ma cały czas piątki i dostanie jedną truję, to nie pochwalisz go za te piątki, tylko pieprzysz za truję, no. Nie, że po prostu jakoś tak personalnie to odbieramy. Nie ma tej krytyki dużo, u nas naprawdę, kurczę, no mamy super świetną publiczność, tak? My też no staramy się tą krytykę jakoś coś z nią robić dalej, tak? No jak, nie wiem, ktoś nam pisze, że ej, no nie róbcie poliestrowych mieszanek, no to my szukamy dalej i robimy tutaj research, że no dobra, no to może melanżową dzianinę, która ma jakiś tam dodatek poliestru, zamienimy na coś, co jest w 100% bawełną. No, może się uda. No i jest, wiesz, badanie rynku, czy ktoś takie coś ma tutaj. No i już, no i testujemy i robimy dalej, więc no szukamy jakichś rozwiązań, ale z tym hejtem, no to nie jest jakiś nasz problem. Mamy cztery projektanki. Mamy grafików, więc jakby no każdy ma pomysły, wszyscy mają pomysły, więc robimy takie no burze mózgów i tak dalej. My narzucamy jakiś tam temat. Szkielet. My mówimy, że dobra, na jesień zrobimy serię rodzina, potraktujemy tą rodzinę trochę przewrotnie, powiemy o sielance, ale takiej sielance... Z udręką w tle. No takie różne rzeczy. No i sobie to obgadujemy wszystko, później to trafia do poszczególnych osób, które są odpowiedzialne dalej za jakieś tam, za odzież na przykład. Te pomysły są później przekładane na grafiki, no dopasowywane już później są to te rzeczy na hafty, druki i tak dalej, jakieś tam paterny, tkaniny, bo my też już weszliśmy tak naprawdę w bardziej skomplikowane rzeczy, tak? Że to nie jest tylko t-shirt z nadrukiem, tylko na przykład firma z Łodzi nam robi żakard, no nie? I jesteśmy w stanie coś odwzorować. I przestrzenny. Że jesteśmy jakieś w stanie wzory odwzorować na takich, no, bardziej skomplikowanych technikach. Na przykład trójwymiarowe bułki. Na przykład płaszcz. W bułki. Kajzerki. Tak. Lecimy dalej. Słuchaj, no... Wiesz, no każdy produkt jest, każdy produkt mniej więcej właśnie tak powstaje, że to patrzysz się na coś i nagle coś tam w głowie zaczyna, łączą się jakieś te połączenia i wpada się po prostu na pomysł. Więc nie mamy chyba, tak, masz jakąś taką historię, nawet chociażby ostatnio jak jechaliśmy na ferie i siedzieliśmy na Słowacji w knajpie i kobitka tam miała takie fajne skarpetki Pepsi i tak, kurde, jakie fajne skarpetki i kurde, a w ogóle kurde to jest dobre słowo na skarpetki. I tak wpadliśmy na pomysł na skarpetki kurde, których jeszcze nie ma, ale będą właśnie na lato. I to właśnie tak się wpada na takie pomysły, że ktoś coś palnie albo gdzieś tam spojrzy i jakoś tak powstaje. Kurde, wiesz, my to po prostu mocno też ewoluujemy, nie? I ten i to słownictwo, które z którego wyszliśmy, czyli takie sformułowania, no, rodem po prostu z PRL-u, no to teraz one się u nas nie pojawiają, bo i my rośniemy, dojrzewamy i tak samo nasi odbiorcy, więc nasi odbiorcy rosną, my też. Ty gadasz czy ja? Akurat wtedy, kiedy my zaczynaliśmy, to nikt jakoś, albo bardzo, bardzo, bardzo mało firm, naprawdę bardzo mało,
używało polskich sformułowań. Wtedy wszyscy chcieli być, wiesz, z zachodu, nie? Americanos, Big Star, no nikt tutaj nie używa, nie będzie się chwalił już tym, że jest z Polski. No a jak to nam kiedyś ktoś tam powiedział, że jak wszyscy robią tak, to aby odnieść sukces, to musisz robić to całkowicie odwrotnie. No i my właśnie zaczęliśmy robić wszystko po polsku. To jest jeden z naszych filarów, bo mamy takie trzy filary, żeby było po polsku, dwuznacznie i z humorem. I jeżeli są wykorzystane dwa z tych z trzech, no to jest produkt, który pasuje do Pan tu nie stał. Nie wiem właściwie już, jakie było pytanie. Czy co? Czy prekursorami się czujemy, tak? Znaczy to, bo jak zaczynaliśmy, to było dużo takich małych firemek, nie? My się tam widzieliśmy z jakimiś właśnie takimi firmami, które były, powiedzmy, firmami, no, ludźmi, którzy zaczynali z takiego samego pułapu jak my, tak, że ten sam rozmiar jakby, nie, działalności prowadzili co my. I no i myślę, że nam, kurczę, nie wiem, szczęście jakoś dopisało, tak, że przetrwaliśmy, no może coś w tym jest, że byliśmy jakoś tak pierwsi na rynku. No i to prawo pierwszego gdzieś tam zadziałało, no. Tak, tak, tak. No my byliśmy w dobrym, w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie z tym naszym produktem. No później, teraz... No to też nie jest tak, że to jest taki samograj, tak? No a no oczywiście. Po prostu, no to wymaga po prostu codziennej pracy i wysiłku i to... No tak, no trzeba myśleć i perspektywicznie i jakby... No dbać o różne rzeczy, tak? W prowadzeniu też działalności. Zgadza się. I pracy w ogóle z ludźmi i tak dalej. Słuchaj, no my jesteśmy na tyle pojemną marką, że właściwie pod szyldem Pan tu nie stał możemy zrobić no niemalże wszystko. No ostatnimi czasy to wydaliśmy na przykład płytę winylową, na której jest krzyżówka. To jest taka krzyżówka z przymrużeniem oka. I no to jest taki przykład produktu, który właściwie jest unikatowy, bo nikt nigdy nie wydał krzyżówki na płycie winylowej. I no, robimy takie strzały. Jest bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo fajnych pomysłów, tylko brakuje właśnie czasu na ich realizację. Ja też puzzle, sałatka marzynowa. Tak. No właśnie. To też takie, z takiej, to takie z strzały jednorazowe właśnie, że jest pomysł i później realizacja, no i okazuje się, tak. Że cieszy się popularnością. Tak, albo właśnie projekt w pościel w Avizo. No to jest też takie, no niespotykane raczej. Nie jest to oczywiste. No ale to właśnie myślę, że też siłą Pan tu nie stał jest łączenie ze sobą oczywistych pomysłów, kilku takich oczywistości w jeden produkt, który jest bardzo nietypowy. Mhm. Tak jak właśnie ta pościel i Avizo. No i to pościel, normalna sprawa, Avizo, no normalna sprawa, ale pościel na Avizo, a to już nie jest normalna sprawa. No. Spróbuj odebrać to Avizo. No. Paragon, tak, był też paragon to był ręcznik Paragon. No i teraz na lato też będzie ręcznik w Avizo na przykład. Wiesz co, to jest tak, że my codziennie zmagamy się z taką ilością różnych decyzji i problemów, że ciężko jest tak usiąść i powiedzieć, że ciężko się tak zatrzymać. Tak, zawsze, ciężko się zatrzymać. No. Zawsze ten koniec roku, początek następnego roku to jest jakieś dla nas takie podsumowanie i takie, wiesz, spojrzenie na to, co było i właśnie co tu polepszyć, co tu zmienić, co wyszło fajnie. No to zawsze sobie tak patrzymy. Ja myślę, że dziesięciolecie, bo sobie wtedy mieliśmy wystawę taką w Kielcach, w Instytucie Designu o marce. Mhm. Była zorganizowana wystawa i mieliśmy wtedy spotkanie takie też, wszyscy po prostu przyjechali, wszyscy z firmy i mieliśmy bal. I wtedy
to może był taki moment, że faktycznie, no taki jubileusz, tak? Że się wtedy... Benefis. Benefis, koncert. Z koncertem. No, fajnie było i jakoś tak wtedy może była okazja do tego, żeby sobie powiedzieć, kurde, ale mamy fajną firmę. No a teraz patrz, to już jest po tamtym, po tej wystawie, to już sobie jest 6 lat już. To jest, teraz będzie 6 rok, nie? No. No. Tak? No tak. Ten początek, to pamiętam, że my byliśmy po prostu takie dzieci, no. My jeszcze w ogóle nie znaliśmy żadnych realiów takich, wiesz, ile co kosztuje i tak dalej, więc sobie założyliśmy, że dobra, no coś tam, mamy jakieś pierwsze prace, coś tam zarabiamy, to się coś tam z tego się przeznaczy na, nie wiem, zrobienie kilku produktów w malutkiej ilości, że sobie otworzymy pierwszy sklepik za 800 zł tak, wyposażenie. Damy radę. I to tak bardziej było tak na spontanie, no nie? Tak, bo jak jest się nieświadomym tego wszystkiego, to się po prostu działa, nie? A jak jesteśmy teraz na takim etapie, na którym jesteśmy, to właśnie to doświadczenie nam pokazuje, że wszędzie można się coś zawalić, nie? Że no, po prostu wszędzie, a jak wtedy zaczynaliśmy, to... O tym nie myślałam, tylko tak do przodu. Będzie fajnie. Dziękujemy za wysłuchanie. Więcej odcinków naszego podcastu znajdziesz na www.lotsdesign.com. Działamy dzięki wsparciu Łódzkiego Centrum Wydarzeń, Urzędu Miasta Łodzi oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzięki środkom z Funduszu Promocji Kultury.